Hopkins to rad. Co oni tu odpierdalają po szwedzku, wiesz? Że to będzie taki Instagram dla gówna. Nie, jak w Tinderze. W lewo srać, w prawo sikać. Uber shit. Shit different. Shitty clever. Cześć, Weklezi, ekipa WK. Dzisiaj będziemy omawiać wasze pomysły na biznes, które zostawialiście pod postem na Instagramie naszym, warszawski koks. Lekko się nie zrozumieliśmy tam w poście i też podpowiadaliście nam pomysły na biznes, że nie tylko własne, tylko też dla nas. Ty nie masz pomysłu na to, co mówisz, także więc może oddaj komuś głos. Będę mówił przed pytaniem, czy to jest propozycja dla nas i się nad nią zastanowimy, czy to jest ogólnie pomysł na biznes. Na sam początek chciałbym was zaprosić do dołączenia do walki z algorytmem i prosimy was o łapkę, subskrypcję oraz komentarz, jak najsensowniejszy, jeżeli się nie da, to totalnie bez sensu. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami siedziała pani z kutasami w biurze, w korpo, gdzie kartę YouTube przed sobą miała i zatwierdzała, co pójdzie na czas oś, a co próżnia wessała. I się nie jebała. I się nie pierdoliła. Ten nie wejdzie, tamten też nie. O, warszawski koks. Jeżeli będzie komentarzy 100 tysięcy, to ona nie ma nic do gadania. A dodatkowo w ramach wdzięczności będzie dzisiaj do wygrania cytrulinka arbuzowa, nasz najlepszy smak, ale nie ta otwarta, bo my ją już jedliśmy, tylko nowa. Żeby ją wygrać, wystarczy udostępnić na swoim story, że właśnie nas oglądacie, że udostępniliśmy film, oznaczyć WK sklepa, my wybierzemy osobę, do której poleci ta cytrulinka. Zapraszamy. No to lecimy z pytaniami, co? Nie z pytaniami, tylko z odpowiedziami. Z pomysłami. Z pomysłami. To wytniemy. Pierwsze, bliskie naszemu sercu, Robur. No. Saker, twojemu też. Owca bardziej PlayStation, ale taki jest pomysł. Dawaj. Siara 35. Jakby tak stworzyć pomieszczenie, które ma dany schemat ścian i do tego schematu dopasowane są mapy w CS na VR, wyobraźcie tylko sobie. Wchodzi tam, przypuśćmy, 20 osób, po dwa teamy, dostają gogle VR, coś w rodzaju broni i grasz w takie coś na serwerze. Myślisz, że byłoby to bardzo realistyczne? Myślę, że byłoby to realistyczne i nie byłoby siniaków jak po zwyczajnym paintballu. Dla mnie VR odpada, bo jest mi niedobrze, jak chodziłem w Resident Evil po mieszkaniu i spojrzałem raz w prawo, raz w lewo i już mi było niedobrze. Także ja jestem taką ciotą, że ten biznes u mnie nie zadziała. Ale to kwestia przyzwyczajenia by było, jakbyś miał całą salę dla siebie. Siedziałem na krześle, nie? No, jak siedzisz i jedziesz na kolejce czy coś, no to ci się później, wiesz, tam to ci nie miesza w głowie. A tu mógłbyś biegać. Fajna opcja. Wyobraziłem sobie od razu mapę Dead Us 2 i papierowy? Tak, z mojej perspektywy, jeżeli wiedziałbym, że w Warszawie jest sala, gdzie mogę pograć na żywo w CS-a, to kurwa już mnie by tu nie było. To stawiasz hangar, wiesz, z ścianki, z desek nawet mogą być, nie wiem, materacy. No i masz mapę gotową. No. Dust 2 jakby ktoś zrobił. O Jezu, eventy firmowe. No. Petarda. O tym chciałem powiedzieć, bo byliśmy już w takim miejscu, gdzie właśnie VR się robi, różne gry VR, a CS jest chyba takim ostatecznym algorytmem, nie? Że tak bardzo ludzie lubią tego CS-a, tyle osób przegrało w tego CS-a, że myślę, że jeżeli by chcieli VR sprawdzić, to by chcieli sprawdzić CS-a. Także mi by się bardziej podobało na przykład jakby był paintball, tylko że odtworzony Dust. Albo jakiś Aztek, że prawdziwe te miejsca byś stworzyli. Aha, bez i byś biegał w prawdziwym, wiesz, że na serio są dwa zespoły i gdzieś tam na moście z nimi się strzelasz. Mm-hmm. To by było zajebiste. To, ale wiesz, że na VR-ze, jak zastrzelisz osoby na VR-ze, to VR może ci ją przedstawić jako już nieżywego zawodnika i wiesz, śmierć nawet będziesz widział, a paintball a to jednak... w też możesz kogoś, wiesz, ale w paintballu walniesz i okej, schodzę, tak? A tu masz realizm i masz mnie siniaków. To porywa po prostu. No wiem, Robecie, jeśli boisz siniaczków, to sobie na VR-ku pograj. Dobra, lecimy dalej, bo mamy dość rozbudowane mamy. Ale ej, głosujemy. Kto jest za tym pomysłem CS VR połączony z prawdziwym życiem? Ja jestem za. Nie, no tak szczerze, to jestem za. Sabinka.w.
Ja to bym chciała otworzyć sklep, w którym sprzedawałabym urządzenia i przyrządy do ćwiczeń, które mają wbudowany odtwarzacz i mają na przykład parę programów. I to jest tak, ćwiczysz sobie, ławeczka, hantle, lekki trening i ta ławeczka mówi do ciebie: dajesz mordo, dobrze ci idzie. A hantel mówi: świetnie, raz, dwa, trzy. Potem ławeczka: mordo, proste plecy, pamiętaj. Albo jak ciężki trening mamy, to hantle krzyczą na zmianę: dajesz kurwa, to jest kurwa trening, ruchy ulany z kurwy synu. I to dziewczyna napisała to Sabina? Dziewczyna napisała to. Wow! Wyobrażasz sobie, że hantle jesteś, że nie trenujesz, nie masz kolegów tak jak my. Trenujesz sam w siłowni i hantel mówi do ciebie: dajesz kurwy synu. Ty wyobraź sobie, że hantel mówi głosem robura. Ty to znowu współpraca może być. Że będziesz, wiesz, dubbing robił. Motywujące przyrządy do ćwiczeń. Szczerze, ja bym się nie zdziwił, jak już by było coś takiego. Planet Tylko, Fitness. Że nikt, no, jakiś Planet Fitness czy coś, bo wiem, że są maszyny, które liczą powtórzenia. Jak skakanki, nie? Też. Jak skakanki zresztą też. Ja bym bardziej widział coś takiego, że sztanga ma czujnik, można sztangę połączyć z aplikacją i na przykład pokazuje ci szybkość sztangi, bo wtedy fajnie możesz sobie trening dostosowywać i rozpoznawać zmęczenie, nie? Także to jest, o, właśnie dałem pomysł. Dałem pomysł na sztangę, nie? Sztanga mierzyła sama effort index, a nie kamera. To ruchu w kamerze, że łączysz przez Bluetootha właśnie sztangę z kamerą albo z aplikacją. Pewnie już ktoś nad tym pracuje, ale jeszcze tego chyba nie ma. Nie sprawdziłoby się to według mnie. To jest tak dla takiego typu człowieka, który wierzy w motywację, mi się tak kojarzy. Na ten moment nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania, chociaż jest mega kreatywne. To raczej bym się skłaniał ku temu na aktualne możliwości, co można było zrobić, że przyrządy do ćwiczeń, które mają ci, piszą ci, co powinieneś zrobić, na ile i czy jest, wiesz, git, progres, czy nie ma. Że podchodzisz pod sztangę, wiesz, tydzień temu było tyle i tyle, teraz musisz zajebać tyle i tyle. E-sztanga. E-sztanga, e-handel. Rozpierdol. Kurwa, kurwa. Co one latają ciągle. Także ja jestem na nie z twoim pomysłem. Ale powodzenia. Ale fajnie nas zainspirować. Ale czasami to wystarczy, żeby stworzyć coś zajebistego. Tomek Rachwalski. Siłownia połączona z barem dla prawdziwych dzików. Kurczak, ryż, takie sprawy, jakieś szejki białkowe. Od razu po treningu można coś zjeść, nie wychodząc nawet z budynku. Nie trzeba użerać się z pojemnikami na jedzenie i tak dalej. Już powstały takie biznesy. Chociażby no, nasz znajomy otworzył taką restaurację, gdzie macie dokładnie wyliczone makro. Już kilka lat temu, nie? No, Stazor. Ale ciągle brakuje w Polsce mi, że kupujesz produkt, to nie masz na od razu w ryj kalorii makro. A produkt, jak byliśmy w Stanach, to to było. Rzucałem ci. No być może do sklepu, tam było kaloryczność jest bardziej po prostu na pierwszy rzut oka widoczna. Ja bym zmodyfikował to i wręcz bym zrobił coś takiego, że wchodzi klient i mówi tak: mam do wykorzystania 70 białka, 90 węglowodanów, 30 tłuszczy. Chciałbym zjeść coś wytrawnego, że wyklucza produkty albo mówi, z jakich produktów chce, i wtedy otrzymuje spersonalizowany posiłek. Taka osoba. Tutaj już byś miał przewagę nad konkurencją, bo czegoś takiego nie ma. Później rozkręcisz to, inwestujesz w aplikację i ktoś może sobie odebrać ten posiłek na przykład u ciebie i w aplikacji sobie zaznacza, co chce, czego nie chce. Tylko że stworzenie aplikacji nie jest w zasięgu jakby jednej restauracji. Oczywiście, sieciówka już. Sieciówki raczej mogą sobie na to pozwalać. Mi się wydaje, że minus jest taki, i to dla osób, co regularnie chodzą na siłownię i wiedzą, że jak idziecie i jesteście już tam 3 godziny po posiłku, wchodzicie i czujecie już jakieś ładne zapachy z restauracji, to by mogło trochę dekoncentrować, że tak się wyrażę, i no, spowodowałoby to, żebyście myśleli o posiłku. Na sali także by musiało być to fajnie wydzielone gdzieś na zapleczu albo w totalnie no, innym segmencie budynku, czy tam nie wiem, gdzie by to było. Ale podoba mi się ta fuzja siłowni z restauracją, jeżeli decydujemy się, że siłownia jest fajnym pomysłem na biznes, nie? Bo my sami zrezygnowaliśmy z siłowni. 4 lata temu już mieliśmy takie pierwsze plany. Piasecznie chcieliśmy otworzyć siłownię,
tutaj koło Warszawy, ale bardzo długo by nam się ona zwracała. Mogliśmy i dużo trzeba zrobić, było zainwestować. Ale no, doszliśmy w sklep bardziej. Na szczęście nie zrobiliśmy, bez kitu. No bo byśmy siedzieli, rzeźbili siłownię, żeby to było rentowne kilka lat, a no, internet jednak ma dużo większą moc niż taka stacjonarna siłownia. A zobacz, jak my chodziliśmy do Czempiona, to pójście do siłowni, nie tylko to był trening, tylko tam się zostawało, gadało, takich siłowni, wiesz? One upadają teraz. Ale wyobraź sobie, fajnie, że masz to, ale oprócz tego, że ty tam gadasz, siedzisz, możesz sobie zjeść posiłek i pogadać, czyli wiesz, już monetyzujesz to, że ty siedzisz towarzysko na tej siłowni. W Czempionie u nas właśnie można było pogadać i tak dalej, ale już nie mogłeś usiąść sobie i coś zamówić, nie? A pewnie byśmy to robili. I to nie jest tylko siłownia, właśnie to nie tylko sztanga, nie, to jest, sztanga to jest część czegoś większego i to tak jak właśnie mecze bejsbola, właśnie koszykówki w Stanach, nie? Że to jest takie duże wydarzenie, gdzie ludzie przychodzą i mają swoją wspólnotę. To by było zajebiste. Jednogłośnie przeszedł pomysł. Nawet jakaś karta członkowska, żeby się, wiesz, że ty jesteś, kurwa, jak jesteś kibicem, to ty jesteś użytkownikiem tej siłowni, tego... Nie, a widzicie, te sieciówki to robią, ale w sieciówce, czy czujesz taką przynależność w sieciówce, czy czujesz się, ja się nie czułem dobrze w sieciówce. Ja bym to porównał dużą firmę do nas na przykład. Ludzie, którzy nas obserwują, korzystają z naszych produktów, bo czują właśnie tą wspólnotę, to, że jesteśmy jak dla nich jak koledzy, a z jakiejś firmy, po prostu dużej firmy zamawiasz, nie czujesz tego. Właśnie to samo ja mam z sieciówkami, a z siłowniami osiedlowymi. Wolę iść na osiedlową. Właśnie sobie uświadomiłem, gdzie leży problem po tym, co powiedziałeś, bo jak idziesz do jakiejś sieciówki, to nie widzisz, kto tak naprawdę za tym stoi. Widzisz tylko logo. A tutaj ludzie wiedzą, na przykład jak idą na Gold's Gym, że tam ćwiczył Arnold. Dlatego jest taki tam tłum na tym Gold's Gym. Ćwiczy dalej, nie? Ćwiczy dalej, nie? Więc to nie jest tylko Gold's Gym, to jest miejsce, gdzie ćwiczyły ikony kulturystyki na przykład. Więc fajnie by było mieć jakieś miejsce, kurde, z historią. A to już jest trudniejsze. Podsumowując, jesteśmy za tym, tak. Oczywiście. To z racji tego, że właśnie jedne komentarze były o biznesach, drugie o tym, co nam proponujecie, to teraz jest ta druga część, gdzie proponujecie nam, co byśmy mogli zrobić. I Kania Herbert napisała, to jest kobieta, bluzki z napisem, odkryliśmy nieograniczone źródło motywacji, jesteśmy bogaci. Już coś ruszyło w tym temacie, możemy powiedzieć. I tyle możemy powiedzieć. Wiemy, że trochę brakuje u nas tych koszulek z hasłami i lecimy z jakąś serią. Nie wiem jeszcze, czy ona będzie limitowana, czy nie, ale chyba ten tekst jest na naszej liście. Nieograniczone źródło motywacji. Jeden z tekstów, no. No więc zajebisty pomysł. Możecie komentować, czy wam też się ten pomysł podoba, bo po komentarzach dużo, dużo decyzji u nas zapada tak naprawdę. Patrzymy, co się podoba, co łapkujecie. Patryk Szymaszek, czy wrócą na sklep stare koszulki? Lacoxe lub jedz co chcesz. I ogólnie bardzo dużo komentarzy było o tym, żebyśmy wznowili Lacoxe. Nawet pojawił się hashtag Lacoxe wróć, coś takiego. No i też możemy powiedzieć, że Lacoxe będzie w ciągu kilku tygodni. No i będzie to drop, limitowana edycja, sentymentalny powrót do Lacoxe. No i potem zobaczymy, co dalej. Możecie teraz napisać w komentarzu, jaki nasz stary wzór lubiliście, jaki chcecie, żeby wrócił. Jeżeli to będzie miało dużo łapek, to myślę, że też mocno weźmiemy to pod uwagę i zrobimy na przykład co jakiś czas drop starej koszulki. Ale możemy powiedzieć odnośnie tego, że my odsunęliśmy się od przeróbek, dlatego, bo postawiliśmy na budowanie własnej marki, a jak robisz przeróbki, to trochę stawia cię w takim świetle, że tworzysz coś nie swojego, że kopiujesz coś od innych. Więc no dlatego ograniczyliśmy. Aczkolwiek Lacoxe jest na tyle
kultową i w takim nakładzie się sprzedała, że, że warto jest ją odświeżyć, bo ludzie bardzo polubili Lacoste, nawet co nie mają nic wspólnego z siłownią. No. Nie, ja myślę, że będą przeróbki na sklepie, tylko nie będzie to tak, że mamy powiedzmy 90% przeróbek, 10% dzika, tak jak kiedyś, tylko że będzie ogólnie dzik, ale co jakiś czas się pojawi coś fajnego. Mhm. No i przede wszystkim te hasła, nie? No ale te hasła to już będą pod marką dzik, a nie, że jest sobie koszulka z nadrukiem, tak jak kiedyś, nie? Hubert, podłoga, podłoga 525. Najlepszymi pomysłami na biznes jest nasze hobby, założenia firmy w tym kierunku i konsekwentne dążenie do sukcesu. Aktualnie każdy pomysł może okazać się dobry, tylko wszystko zależy od osoby, która tym prowadzi. Tak. Dużo prawdy. No. Ja to ogólnie przeczytałem, bo mi się spodobało, ale nie musimy tego komentować, bo właśnie chyba się z tym zgadzamy po prostu. Że tak. Chcielibyśmy to powiedzieć w jakimś filmie. Mhm. Tak mi się wydaje. Dobra, kolejny Szymon Lazik. Koszulki z długim rękawem, żebyśmy wprowadzili. Nie 3/4, nie bluz z długim rękawem, tylko koszulki. Long sleeve. Long sleeve. Po prostu long sleeve. Mi się wydaje, że gdzieś tam na tyle się skupialiśmy przez ostatnie lata na idealnym kroju t-shirtu, który już mamy, że to nas trochę pochłonęło i zabrało tych long sleeve'ów, także myślę, że na pewno możecie liczyć na pojawienie się long sleeve'ów i innych krojów na WK Sklep. Mhm. Bo teraz po prostu, kiedy już jest perfekcik z gwarancją na 60 tysięcy złotych, jeżeli wam się coś nie podoba w nim, to to tak, to teraz będzie na to czas. Ale jeżeli chcecie jakieś inne produkty, to komentujcie. Już trzeci raz zachęciłem do komentowania. Niesamowite. Adam Meiros. Dyskretne, męskie buty podwyższające. Pączek nagle przerósłby resztę ekipy. No. To jest biznes? To jest taki produkt, co niby nie, ale jednak każdy by go kupował. Tak mi się wydaje. Jest to biznes oparty na kompleksie. Mhm. Który ma dużo mężczyzn, więc... 170, widziałeś te memy, 179, każeł, 180 cm, mężczyzna w oczach kobiety, wysoki, nie? Tak. Więc jest coś z tym, że poniżej 1,80 m, no to mężczyźni miewają kompleksy. Mhm. I no, ja bym kupował takie buty. Mamy na sklepie produkt Dobry Korzeń i jak wiecie, on podnosi poziom testosteronu, jest przydatny na redukcji, ale to możecie sprawdzić na sklepie. No i to oczywiście też pomaga w sprawach łóżkowych i jest to produkt, który się u nas rewelacyjnie sprzedaje, a w ogóle go tak naprawdę nie reklamujemy i nikt o nim nie mówi, po prostu jest cisza, nie? Jest całkowita cisza, a się sprzedaje świetnie. Ale jak ktoś weźmie, poczuje w łóżku to, co Korzeń daje, zaraz ja myślę, że jest taka kwestia, że pocztą pantoflową mówi koledze, ty słuchaj, jest libido zwiększone, lepsze samopoczucie. I że nic nie trzeba robić. Więc... I myślę, że z butami może być podobnie. Wiesz, jak, że no, nikt by o tym nie mówił, ale... No, 1,89 m. Też wyzwanie, żeby to zdrowe było, nie? Saker, takie buty. W sensie to by było podwyższenie napięte? Nie wiem, czy to po prostu podeszwa by była nie taka, jak ma Błażej te buty. Błażej, a w sumie już Błażej kupił takie buty. Miał takie te, jak on się nazywał? Nie masz wzrostu. Vapor Maxy plusy. 89. A bez butów? Uwaga, kolejny, jak zwykle, pomysł. Baciok napisał. Aplikacja, w której można oznaczyć lokale, w których zrobiło się kupę, dodawać gwiazdki, rekomendacje, jakość obsługi oraz miękkość papieru toaletowego. To jakoś obsługi mnie rozjebała. Co myślicie? W sensie, że spłuczka czy działa? Nie, dobrze. Aplikacja, gdzie masz toalety w mieście. Pomyślałem sobie pierwsze skojarzenie, że to będzie aplikacja, gdzie ludzie będą wrzucać swoje gówna i je oceniać. Że to będzie taki Instagram dla gówna, ale... Pierwsze co pomyślałeś? Pierwsze, a wiesz dlaczego? Już ci wyjaśniam. Dlatego, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dlatego, że jak chodziłem do technikum, to było... ileś tam lat temu i nie, tak nie było lustrzanek, nie? I był fotograf, który miał lustrzankę, miał zajebistą jakość i po prostu ktoś nie spuścił wody i zaklinował się taki wielkości mojego łokcia w spłuczce i on po prostu zrobił to zdjęcie lustrzanką w zajebistej jakości, wiecie, tego się tak nie widywało wtedy na co dzień takiej jakości i wrzucił na naszą klasę.
To nie jest wielkości twojego łokcia jak coś, tylko przedramienie. Tak. Twój łokieć jest tu. Wiem, no szybko mówiłem. Nie chciałem ci, wiesz, w trakcie, ale dzięki. Bardzo dla mnie ważne to było, żeby cię uczulić. Myślę, że uratowałeś dzisiaj kilka żyć. Ja sądzę, że właśnie zdrowie, aplikacja, w której można łokcie oznaczać lokale, w których zrobiło się kupę, to troszkę za mało. Wolałbym taką aplikację, gdzie jestem na mieście, otwieram mapkę i wiem, gdzie mogę pójść do toalety, no, i jak ta toaleta wygląda. Nieważne, czy chcę siku, kupę, czy coś innego, nie? A co innego byś mógł? Umyć ręce. I później, a później pójść za ciosem i wykorzystać to, że ludzie tak się śmieją, że o, aplikacja gówna, że każdy o tym usłyszy, i później no, zrobić Tinder, że na bazie gówna lokalizujecie swoją drugą półkę. Później idziecie jeszcze dalej i lecicie, robicie Uber shit, gdzie dowozicie gówna swoim znajomym, żeby je wpuszczali w ich toaletach. No. Bo na nic innego jeszcze na przykład nie wpadłem, jak to mogło być właśnie w Uberze wykorzystane. No. Albo że Uber shit, że specjalnie Uber podjeżdża z nocnikiem. Z nocnikiem. Albo z kaczką taką, nie? Mhm. No to Uber jest, shit. To jest myśl, wiesz, że jesteś w miejscu, gdzie nie ma toalety. I on podjeżdża. Dzwonisz on podjeżdża na pick-up. Raptor! O, no. Raptor! I to jest twoja praca! To ja, kurwa! I mój twoja plan B! Praca. Mój plan B! O kurwa, ty! Rozwijamy ten pomysł do tego, że nie wy będziecie szukać toalet w tej aplikacji, tylko toalety będą szukać was. I będzie saker w Raptorze z Toytoyem, wy sobie wstukujecie, chce mi się srać albo sikać, tak? No srać. I saker bierze papier toaletowy. Nie, na jak Raptora w Tinderze! W lewo srać, w prawo sikać. No, i srać, sikać, srać, sikać. Jest trasa. Saker jedzie tak z Raptorem i wybierasz miękkość papieru toaletowego, ilu ma być warstwowy i elegancko możesz. Polecam tego Uber Sheetera! No. O kurwa. Aplikacja. No ja jestem za w chuj. Jebać schematy. Możesz być kim chcesz. Możesz być kim chcesz, kurwa. Ten pomysł. Czasami z gówna jesteśmy w stanie zrobić niesamowite rzeczy, o których, nawet biznes. Nasi przodkowie często na mieście mogli śnić. No i Uber Sheetera zamawiasz na mieście elegancko. Nie pytaj, co gówno może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla gówna. Już masz hasło marki. Zobacz, jesteś na mieście ze znajomymi. No, załóżmy, jak nasza ekipa liczy 8 osób, nie? Chce nam się sikać, robić kupę. Ty, no to nas jest 4, naprawdę ci. Ile byś zapłacił za to? Byłbym na 8 stanie osób. Teraz? No. 4 dychy. Z 10 lat temu z 10 zł, więc zależy no od wieku, wiadomo. Pakiet pakiet na 8 osób, za stówę przyjeżdża Uber Sheeter i wszyscy są zadowoleni. A gdyby Steve Jobs zrobił Uber Sheetera, to by miał hasło Uber Sheet. Shit different. Shit i clever. O, Skoda. Dobra, kończymy, nie? Bo już się robi niemerytorycznie. No nie wiem. Robi się drążeniowo, to już jest typowe takie męczenie wora. Trzeba odetkać ten temat. No. Just shit. Piszcie bardzo dużo komentarzy, jakie produkty chcielibyście w naszym sklepie, jakich produktów wam brakuje, które były kiedyś. Jakie macie pomysły na biznes, które moglibyśmy skomentować, ocenić w kolejnej edycji? Piszcie, czy to już jest ten moment, żeby owca się udał do psychoterapeuty. Jebnij go. Kurwa, kupując, wybierając... Ze złamanym skrzydłem dymi i właśnie zeskoczył pilot na spadochronie z niego. Uważaj, robór. Ale akcja. Wybierając dzika, gwarantujesz nam przyszłe leczenie w zakładzie psychiatrycznym. Wylądował na cytrulinie. O kurwa, kreatyna. No. Panie pilocie, co się stało? Ale wezmę go, zmiażdżę, dobra? Nie, to jest... Ale jak on naprawdę żyje? Teraz zjedz jak komarzyca. Komara. Nie. Dobra. Czekaj, to jest, czekaj. Znowu namutną zasięgi. Żółty dolar jako... zasięgi za to. Żółty dobra, dolar. Koniec. Jakaś Christina Horsenfeld teraz siedzi tam, wiesz. Nie, bo jak i zrobimy coś gorszego, to... Hejdo! Hodkins Torot. Co oni tu odpierdalają po szwedzku, wiesz? Jokie triede bestende tuating drot. Hehehehe